Siema mordeczki, witam pięknie na dzisiejszym filmie. Film, który mam dzisiaj zaplanowany, jest mega szalony. Ale zanim mordy do tego przejdzie, koniecznie subskrybujcie kanał, bo mam pomysł na kolejny prank na Kindze. Więc mordek, jeszcze nie dołączyłeś do naszej ekipy, wydaje mi się, że no najmocniejszej ekipy w Polsce. No come on, lajki jakie wbijacie, no jesteśmy najmocniejszą ekipą, no i tyle, nie? Także stary, chyba nie chcesz tego przegapić, żeby nie być w najlepszej i najmocniejszej ekipie na polskim YouTubie. Subskrybuj kanał koniecznie, mordo, subskrybuj. A za kolejny prank na Kindze biorę się tuż po tym, jak przekroczycie próg lajków, na przykład, nie wiem, 40 tysięcy, myślę, że dacie radę. Także mordy, 40 tysięcy lajków, kolejny prank na Kindze. A propos dzisiejszego filmu, bo też muszę trochę wytłumaczyć, Blowek wrzucał podobny, też przyklejał kogoś do ściany, ale ja dzisiaj zrobię to w swoim stylu. Do Blowka filmik oczywiście macie w opisie, jakby ktoś chciał zobaczyć. A natomiast ja dzisiaj oprócz tego, że przykleję Kingę do ściany taśmą klejącą, to jeszcze będę ją, słuchajcie, męczył, no bo nie będzie się mogła ruszyć, więc to jest chyba idealny scenariusz, żeby troszkę ją postraszyć jakimiś zwierzętami strasznymi. Dobra, za chwilę się będę widział z Kingą, więc jeszcze raz się z wami przywitam. Żeby, wiecie, ona myślała, że dopiero wtedy jest początek filmu, także będą dwa przywitania na jednym filmie. A powiem szczerze, ja lubię dwa przywitania na jednym filmie, bo mogę dwa razy powiedzieć o subach i lajkach, a to ja kocham, tak? Dobra, więc co, czekam na Kinie, jeżdżę się ogarnę, bo jestem taki wczorajszy trochę. Lecimy na miejscówę i tam się witam z wami jeszcze raz, żeby ona myślała, że dopiero wtedy jest początek filmu. Siema mordy, witam was pięknie na dzisiejszym filmie. Ja jestem Frizz, dzisiaj, słuchajcie, realizujemy ten pomysł, na który wpadłem przy nagrywaniu odcinku z trampoliną. Tą drogą jest Kinga z nami. Będzie nam pomagała. I jak będzie pod tym odcinkiem 50 tysięcy słów, to zaklejam Kinią taśmą. Nie! Kinię taśmą. Przyklej mi do ściany, tak? Tak zrobię, tak zrobię. Wbijajcie łapy w górę i to zrobimy. Jest ze mną Kinia. Hejka, hejka. I dzisiaj będę przyklejał Kingę do filara. W ogóle jesteśmy na jakimś szalonym miejscu. Nie wiem, co to jest. To jest jakiś opuszczony hotel i tu była jakaś stacja benzynowa. Co jest w ogóle grane? I tak wpadłem teraz na pomysł, że jakbyście może chcieli exploring tego hotelu opuszczonego, to dobijajcie łapy w górę. Myślę, że 40 tysięcy łap i taki exploring robię. Nie wiem, dlaczego się na to zgodziłam. Nie chcę być przyklejona do ściany. Nie, nie wiem. Ja też nie wiem, czemu się zgodziłaś, ale no robimy. Piszesz się na exploring w hotelu? Nie. Dobra, 50 tysięcy łap i przekonam Kinię. Zostawiacie łapy. Subskrybujcie koniecznie też kanał. Tutaj macie znaczek taki czerwony. Jakby ktoś nie umiał, to jest instrukcja. Także subujcie, a my lecimy, już zaraz wam pokażę dokładnie filar, na którym będziemy to robić. Dlaczego jakiś opuszczony hotel, Karol? Nie mogłeś gdzie indziej? No właśnie chodzi o to, że wiecie, jak tutaj ten filar obkleimy taśmą, no to nikt nas nie okrzyczy, tak? Bo to jest opuszczone. Kinia stoi na krzesełku. Mam cały zestaw taśm, dokładnie to mam ich 5, ale myślę, że starczy, tak wziąłem na zapas. Mam taśmę. Pierwszą. Z rękami. Myślałam, że bez. Całą. A mam pytanie. No? Boję się pytać, ale zapytam. Wziąłeś jakiś nóż albo nożyczki, żeby potem rozsadzić? Tak, tak. Mam zęby na przykład. W ogóle tam jest droga, tam teraz pokażę. O, no. Ludzie cały czas jeżdżą, się patrzą. Nie, no nic dziwnego. Okrążenie to jest, dokładnie. Koniec! Jedna taśma za nami, klei się do ciebie? Klei bardzo. Mam nadzieję, że... Co mówiłaś? Nie, oni stoją się patrząc. Wszystko w porządku! Nie, nie, z własnej woli, nie z przymusu. Tak szczerze, to się najbardziej Kinia boję tego, że jak my tutaj jechaliśmy, tam stała policja i będą wracali, na przykład jechali do jednostki z powrotem i cię zobaczą i tu przyjdą. To może tak wyjść, serio, nie? I teraz jest najgorzej, bo też mam jeszcze coś będzie. O, już wiem, co ręki. Ej, jak będzie 100 tysięcy łapek w górę, to jest niemożliwe, dlatego dałam taką liczbę, to ja tutaj przyklejam Karola i on tutaj spędza noc. Co by na to? No jasne. Ludzie się patrzą. Zatrzymują się wszyscy. No, trochę to jak scena z jakiegoś horroru wygląda. Idą kolejne panie, pewnie też się będą patrzyć. No już kończę taśmę, już kończę praktycznie taśmę. Koniec. Kinia wygląda już na całkiem przyklejoną kobietę. Popatrzymy na reakcję ludzi, bo w ogóle ludzie jacyś tu wjeżdżą. To białe coś tu zatrzymało i się patrzyło. Oj, patrzcie, patrzcie. Jak jedzie wolno. Nagrywali. Serio? Przysięgam, nagrywali. Telefonem, widziałam. Przysięgam. Ale był flash włączony, więc 100%. Próbujemy, dobra? Ja się boję, że spadnę w dół, wiesz, że wylecę. Próbujemy. A, boję się, strasznie, no. Strasznie, strasznie. A, ja czuję, że no, weź. Wisisz! Tak... Kinia,
O Jezus, ale bo mam dla... bo widzisz, że ktoś tam idzie, nie? Może mi pomogą. Może ci pomogą, albo to się okazuje, że to jednak jest prank Kinga na tobie. I chciałem ci powiedzieć, że tu przyjdzie ktoś ciekawy i zaraz ci coś fajnego pokażemy. Nie możesz się ruszyć, tak? Nienawidzę cię. Nie możesz się ruszyć, nie? Płaczę się zaraz. Dobra, siemka, co tam macie fajnego? O, zobaczcie, kurczę. Ale fajne rzeczy, kurde. Przyjemne stworzenie. Podoba mi się bardzo, podoba mi się bardzo. Ja mam łzy w oczach. Kinia, dasz radę, Kinia, zrobisz to. To jest jak to jest w pudełku, tylko widzisz, to jest w pudełku. Nawet na to nie patrzę. O nie, biedny karaluszek. Ale po jakie to jest fajne, Kinia. Mogę to otworzyć? Ale no popatrz, da... nie ma opcji. Kinia, on do ciebie idzie. Trudno. Kinga, podtaś mnie przed karaluch. O nie, on tu idzie. Biorę tego wariata, oddaję. Także, no niestety, Kinia, musiałem coś wymyślić fajniejszego. Także to... Ja czuję coś w majtkach. Bo karaluch tam wszedł, mówiłem ci! Ale on ci nie powinien nic zrobić raczej, bo to ten jadowity, czy to ten niejadowity? Jadowity jak najbardziej, ale jak się go nie denerwuje, to... No, a tu taki ślimaczek. O, fuj! Nie, dobra, tego nie dawał, to taki żarcik. Ale tu mamy coś fajnego. Słuchaj, nienawidzę cię, Karol, nienawidzę cię. O nie, Kinio, przepraszam. Ale to był zbyt dobry pomysł, naprawdę. O nie. Co, na szyję? Z bliska pooglądać. Nie, przysięgam. O nie. Dobra, to co, mamy ci otworzyć? Nie, chcę tu dalej stać z tym ślimakiem na twarzy w ogóle. Ale wężyk super jest. Nie chcesz dotknąć, Kinia? Dotknij tak tylko ogonkiem. Posmaramy cię po nodze. O, po nóżce patrz. Milutkie. No. Teraz mi cię szkoda, ale... To jest fajne, syczy. O nie, dobra, wszystko przyszło, tylko nie ślimaki. O! Nienawidzę cię. Ej, to chyba niedobrze, jak tak mówi, nie? Jeszcze jest Tadeusz. No, trochę nie. Ale Tadeusz jest fajny. A co to jest jeszcze? Tadeusz. Go chyba kojarzysz, chyba mieliśmy z nim do czynienia. No pogłaskali mnie, pomogła, naprawdę. Nie, ale śliczne. Ale to tak było strasznie. Tak. Nie było tak źle chyba. Nie, ja się do ciebie nie odzywam. No to co, macie jakiś nóż może? No, dobra, my już musimy lecieć. No właśnie, ja też nie mam noża, to dobra, lecimy, tak? A może zostawimy jej ślimaka, żeby nie było jej tak smutno. Dajcie jej tak... Przed nią tak dajcie... O, tak, dokładnie. No. Nie kopnę to, przysięgam. Jakby to nie była wasza własność, to bym to kopnęła. Dobra, Kinia, to na razie. Hello. Siemka. Nie no, żartuję. Już się tutaj ratuję. Czekaj, Kobi, to moja kochana. To tylko ślimaczek. A ty nie lubisz trochę ślimaków, co? Ciebie też teraz nie. Ej, nie mów tak. Już cię ratuję! Ale daj mi krzesło, bo spadnę. A no tak, dobre. Czekaj. Siedzi na mnie! Tutaj na biodrze, tak jak widzę. To rozerwij to, to się normalnie rozerwa rękami. Ja nie dam rady, mam tylko jedną rękę. Mogę ci pomóc ewentualnie, on tam jest, Kinga, on chodzi po tobie. Idzie w dół. Ucieka. Kinia, nagrywaj nas. Spoko. Ja już tak was z daleka sobie, Jezu, ja ich znam, tylko skąd ja ich znam? Robaki. Przepraszam, że ci mi się każdy z robakami na zawsze. Jak go widziałem, jak chodził ci po nodze. Kinga, ty się nie bałaś? Ja się... tutaj, uważaj. A, patrzcie. No i co, szybko. Jest tu, siedzi. Jest tam. Kinga, on jest na twojej nodze, weźcie go. Ale powiem, że to jest dobry sposób na przezwyciężenie strachu. Tak, już się trochę mniej boisz? Fujko. Miałaś go na nodze, przeżyłaś to. A miałam wybór, mamy więcej. Już nie ma żadnych robaków teoretycznie. Chyba, że złożył potomstwo szybko. Nie, z tym ślimakiem to reszta spoko, bo już jest taki milutki, naprawdę. Jezus Maria. Proszę bardzo, no nie mogłem, Kinga, zostawić tego tak. Jak miałem cię przymocowaną do ściany, nie mogłaś się ruszyć, no to było zbyt piękne, to był zbyt powiem dobry pomysł. Tak, że pomysł kozacki, naprawdę zajebisty, ale to nie zmienia faktu, że długo nie będziemy rozmawiać z Karolu. Chcesz czegoś dotknąć? Dotknij tego. Nie, fuj. Dotknij węża dotknij. Ale nie udusi mi ręki, nie. Już nie dziwię się, dlaczego kobiety kupują wężowe torebki. Nie, przepraszam, to był oczywiście żart. Ale miłe to jest, Jezus. Chce mi się wymiotować, płakać i cieszę się naraz. Wszystko, boże, tyle emocji, ale już tyle. Nie wiem, jestem na razie roztrzęsiona, nie zostaw na razie. Ja ci to wynagrodzę buziakami, dużo buziaków będę musiał chyba dać. Genialny pomysł, bo coś takiego, nie, w życiu bym nie podał. Ja myślałam, że byłam pewna, że po prostu sobie pójdziesz i odjedziesz autem. Naprawdę, ja myślałam, że tak cieknie. Zrobisz. Ja wtedy co? Tylko sobie bym dostała sama. No, jednak pomysł był trochę lepszy. Widziałeś, jak wyciągałem telefon, nie? To im pisałem SMS-a, żeby przyjeżdżali, bo oni gdzieś czekali w okolicy.
Ha. Na mój znak, że jesteś już przymocowana. Boże, a ten, czyli kamerzysta w ogóle miał nie być żadnego? A, no bo tak, bo powiedziałem Kindze, że będzie kamerzysta, żeby była na 100% na 18. Dlatego, że oni byli umówieni, więc no właśnie, nie mogliśmy my się spóźnić, tak. Bo oni też, czekali, wiesz, czekaliby, no nie? Więc walnąłem ściemę taką Kindze, że jest kamerzysta, że musi być gotowa na pewno na 18, nie później. I tak to wyszło. Proszę bardzo, Kinia, nie wiem. Taki prank na tobie. Pomysł genialny, ale teraz trzeba będzie antypranka zrobić na mnie. Nie. Tak. Mam gęsią skórkę, nie wiem czy zimna, że emocji, czy z tego zwierząt, ale... Jezus, ja jeszcze tak piszczałam. Naprawdę, ja miałam wymioty już, jak zobaczyłam tego ślimaka. Ślimak najlepszy. Powiedziałem im, weźcie tego ślimaka, weźcie ślimaka. No, a tak wygląda w ogóle ten słup. Ale tu była dziura, przynajmniej ją zakleiliśmy, tak? Nikt nie będzie tu psuł nic. Naprawione. Ja w ogóle myślałam, że ty chcesz mnie zostawić z tym wszystkim, tak serio. Zostawić te zwierzątka tutaj i po prostu pójść. Dzięki jeszcze raz, piąteczka. Pięknie, link do nich macie oczywiście w opisie. Ekipa Ventistera już nieraz nam pomagała w filmach, także elegancko, wbijajcie do nich. Gdzie są, czego nie widzę? O tam! Są, pojechali, a my się żegnamy. Mam nadzieję, że filmik się wam podobał, bo Kini to chyba nie mam co pytać, czy się podoba, bo to jest oczywiste, że tak. I co? Dziękuję mordy, wbijajcie łapy w górę, zrobimy... Pamiętajcie o tym, co mówiłam z tym 100 tysięcy, pamiętajcie. Nic tam nie było mówione, dobra, słuchajcie, wbijajcie łapy w górę, robimy exploring tego miejsca. Mam nadzieję, że dzisiejszy prank wam się podobał, jak tak było, to subujcie kanał, no. Chuj, ohyda, nie mam takich odruchów, to strasznie, że naprawdę... Dobrze było, dobra. Piona, elo! Pa!